Witam bardzo serdecznie wszystkich tropicieli tajemnic historii. Z tej strony Libusze. Bardzo mi miło powitać Was w drugim odcinku mojego podcastu zatytułowanego Gawędami Libusze, poświęconego rozważaniom nad wszelkiego rodzaju ciekawostkom historycznym, tajemnicom, zagadkom związanym nie tylko z postaciami historycznymi, wydarzeniami, miejscami, ale także z opowieściami zaczerpniętymi z folkloru, takimi jak opowieści o nawiedzonych miejscach, czy też bestiariusz ludowy, a w końcu także opowieści bardziej współcześniejsze, określane mianem legend miejskich oraz teorie spiskowe. Przyznam szczerze, że nie jestem zbytnią miłośniczką tej ostatniej kategorii, jednak przyznać trzeba, że nieraz zdarzy się, że będziemy musieli do nich nawiązać i tak będziemy w przypadku właśnie dzisiejszej historii, którą dla Was przygotowałam. Obfitować będzie ona w liczne zwroty akcji. Będzie mieć dosyć takie szerokie spektrum bohaterów. Zacznie się opowieść na takiego bohatera, którego śmiało możemy wpisać w kanon postaci, o której się mówi. Bohater awanturniczy, czego to on nie widział, czego to on nie robił. I tak dalej, i tak dalej. Będzie taki moment, że trup będzie ścielał się gęsto, będzie pełno intryg, będzie mowa o kulturze Indian, o starożytnym skarbie, ukrytym gdzieś w Polsce. A wszystko to w jednej historii, na którą Was bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się rozwikłać kolejną zagadkę historyczną, oddzielić fakty historyczne od narosłych wokół niej mitów. Pierwszym bohaterem naszej opowieści będzie Sebastian Borazwiczy-Benesz. Pochodził on z żyjącej w XVIII wieku na Podolu węgierskiej rodziny szlacheckiej. I można powiedzieć, że takim impulsem dla rozpoczęcia przez niego pełnego przygód życia była niespełniona miłość. No i tutaj nie mamy tak właściwie pewności, czy wybranka jego serca odrzuciła jego zaloty, czy też może to była jej rodzina, która stwierdziła, że no tutaj no jej ręka nie dla Sebastiana i tutaj poczęstowali go, prawda, tą czarną, już przysłowiową czarną polewką. Powiedzieli, panie, tego kwiatu pół światu, idź se pan szukaj. No i Sebastian poszedł w ten świat. Nie wiadomo, czy to wyruszenie w ten świat to było z jego strony spełnienie jego najskrytszych marzeń o podróżowaniu, o wielu przygodach, czy też może była to próba zagłuszenia tego cierpienia zranionego serca. Tego nie wiemy. Wiemy, że przygód miał wiele i to były bardzo niezwykle barwne przygody. Wiemy, że przebywał wśród kozaków, walczył pośród nich, trudnił się korsarstwem. Wraz z angielskimi kolonizatorami przybył do Indii, by potem zupełnie zmienić front i stanąć po stronie tubylców i walczyć przeciwko tym samym Anglikom, dzięki którym udało mu się do tych Indii dostać. Ostatecznie los pokierował jego drogami tak, że na dłużej zagrzał miejsce w Ameryce Południowej. Tam też poznał miłość, była nią Indianka, która odzajmiła jego uczucia. Musiał też zapewne Sebastian zdobyć uznanie jej rodziny, ponieważ wiemy o tym, że pochodzić miała ona z dość szanowanej rodziny, więc to też to było takie małżeństwo, które nawet jeżeli było z miłości, no to też musiał Sebastian sobie ten szacunek i miłość zeskarbić. Musiało mu się to udać, do małżeństwa doszło, pojawił się nawet owoc, a jakże tego związku była nim Umina, córka pary. No i tutaj też lata mijały, jak tylko można się domyślić, w jakimś takim można błogim spokoju, skoro Sebastian już nie rwał tych licznych przygód, jakie miał w młodości, skoro decydował się osiąść tam na dłużej, no to musiało mu być raczej tam dobrze. Lata mijały, no i nadeszła taka pora, że Umina już była panną na wydaniu, no i trzeba by pomyśleć nad jakimś ożenkiem dla niej. No i tutaj albo też dziewczyna poszła za głosem serca, a rodzina dała swoje błogosławieństwo za jedno z jednej strony, jak i z drugiej strony rodziny im pobłogosławiły. Albo też to był wybór no, wskazany przez rodzinę, tego też nie wiemy. Mianowicie wybór padł na Tupaka Amaru i tutaj należy dodać drugiego, bowiem Tupak Amaru był potomkiem inkaskiej rodziny królewskiej, podbitej przez Hiszpan. I też nie były też te lata świetności, jakbyśmy mogli zrozumieć, jak to było to Imperium Inków, prawda?
Jednak ta rodzina się bardzo liczyła i sam fakt, że córka Sebastiana mogła wyjść za kogoś z tak zacnej rodziny, świadczy o tym, że właśnie żona Sebastiana musiała pochodzić z rodziny wysoko sytuowanej, cieszącym się tak wysokim statusem, że fakt, iż poślubiła ona obcokrajowca, nie wpłynął na pozycję ich córki, nie uniżył, że nie jest z pełnej krwi Indianką i pozwolił jej wyjść za mąż za Tupaka Amaru II. Ja celowo nie mówię, nie przybliżam wam dokładnie jego postaci, przynajmniej jeszcze nie teraz. Opowiem wam o nim na koniec, paradoksalnie troszeczkę, bo jego wątek nie będzie tutaj w tej historii, przynajmniej na razie, zbyt długi, ale dowiecie się, dlaczego postanowiłam jego postać przedstawić na samym końcu naszej gawędy. Na razie warto wiedzieć, abyście wiedzieli, że Umina i Tupac Amaru, przepraszam, doczekali się syna Uncasa. To było indiańskie imię tegoż chłopca. Jego imieniem chrześcijańskim było imię Antonio, spolszczona wersja Antoni. I tutaj tak naprawdę też się trochę do tego nawiążemy. Też jeszcze warto podpowiem wam też, że chrześcijańskim imieniem Tupac Amaru był Jose. No ale dlaczego, też będziemy się zastanawiać, dlaczego milczy się o chrześcijańskim imieniu Uminy, ten wątek sobie jeszcze poruszymy. Co jeszcze warto wiedzieć o Tupaku Amaru II, to, że swego czasu stanął on na czele rebelii przeciwko Hiszpanom. Niestety, rebelia zakończyła się klęską Indian. No i cóż, no Sebastian podjął decyzję, że aby ratować zarówno swoją córkę, jak i zięcia i wnuka, powinien opuścić Amerykę i powrócić do Europy. Zanim jednak to uczynili, postanowił ukryć 1/3 skarbu inkaskiej rodziny na dnie jeziora Titicaca. Pozostałe dwie części skarbu zabrał ze sobą do Europy. I drugą część skarbu ukrył w hiszpańskim porcie Vigo, tak przynajmniej chce ta wersja tej opowieści, a trzecia miała zostać ukryta bądź na samym zamku, bądź w jego okolicach, w zamku Nidzicy. Jednak zanim sobie powiem, jak do tego doszło, jaka jest historia poszukiwań tego skarbu, jeszcze troszeczkę opowiedzmy sobie o wydarzeniach wcześniejszych. Jeżeli chodzi o pobyt rodziny w Europie, no to nie okazał się on zbyt miły im przychylnie, powiem. Był tak naprawdę serią ucieczek. Jeżeli chodzi o Hiszpan, no to wysyłali za nimi ciągłe pościgi szpiegów, skrytobójców. Rodzina ciągle była zmuszona przemieszczać, uciekać. Nawet jeżeli Hiszpanie jawią się nam tutaj jako wrogowie, to też trzeba ich zrozumieć. Jeżeli Tupac Amaru jawił się tu jako przywódca rebelii i spadkobierca tego tronu Inków, no to nic dziwnego, że go tak ścigali, bo bali się, że znów zyska tu możliwość w Europie sprzymierzeńców. No i tutaj, prawda, jeżeli nie on, to jego syn być może kiedyś będzie starał się odzyskać ten tron Inków i tych Hiszpan stamtąd przegonić, tak? A jeżeli chodzi o tę drugą kwestię, no to jest ten skarb, tak? Hiszpanie na pewno wiedzieli o tym i chcieli ten skarb odzyskać. Chcieli informacje od Sebastiana, jak i jego krewnych, gdzie ten skarb się może znajdować. Bo jak wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Tak jak powiedziałam, podróż w Europie to była tak nieustanny ciąg ucieczek, umykania przed wrogami, ciągle nastawanymi zabójcami. I tak, z tej wersji opowieści wiemy, że Tupac Amaru zakończył swoje życie we Włoszech, zaś Sebastian, chcąc zapewnić bezpieczeństwo chociaż swojej córce i temu potomkowi tych inkaskich władców, czyli swojemu wnukowi, zdecydował się udać do swojej ojczyzny na Węgry. I tam przez pewien czas przebywał w siedzibie rodu Paloczych, aż ostatecznie podjął decyzję, że wybierze sobie na miejsce stworzenia takiej rodowej siedziby zamek właśnie w Nidzicy, który miał zakupić prawdopodobnie za część posiadanego przez siebie skarbu inkaskiego. Resztę skarbu miał ukryć właśnie gdzieś w okolicach zamku bądź nim samym. Niestety, wbrew oczekiwaniom Sebastiana, miejsce to nie okazało się dla rodziny zbyt bezpieczne, albo po prostu spełniły się najmroczniejsze obawy jego, że gdziekolwiek by się nie udali, to tak naprawdę nigdzie nie mogli czuć się bezpiecznie. Bowiem pewnego razu, kiedy Sebastiana nie było na zamku,
Doszło do kolejnego zwrotu akcji, do kolejnej tragedii. Została zamordowana jego córka i byłby zginął także jego wnuk, gdyby nie lojalność oddanej rodzinie służby. Jakiejś służącej albo służącemu udało się chłopca ukryć i przechować do powrotu dziadka. No i kiedy Sebastian dowiedział się, co zaszło, pochował córkę właśnie na zamku. Mówi się tutaj o srebrnym sarkofagu i albo srebrnej trumnie. O tym wątku sobie jeszcze też troszeczkę powiemy na koniec. I podjął decyzję, że no nie, jak już to historia jego bliskich pokazała, no nie jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwa, więc postanowił, że odda chłopca na wychowanie komuś zaufanego. I tym zaufanym miał być jego bratanek Wacław Beneš. I miało dojść do takiego wydarzenia, kiedy już ostatecznie Sebastian przekazał Wacławowi Antonia. To spotkanie odbyło się pomiędzy mężczyznami w towarzystwie księdza z pobliskiej parafii w Nidzicy. Miał być podany też kopia testamentu ojca Antonia. Miał być spisany akt adopcji chłopca. I te dwa dokumenty miały zawierać wskazówki nie tylko dotyczące pochodzenia rodziny, ale także miejsca ukrycia skarbu. Co więcej, trzecia część łamigłówek, która miała doprowadzić właśnie do owego skarbu, miała zawierać tak zwane kipu. Kipu widzicie na ilustracji, którą dołączałam. To jest takie pismo węzełkowe właśnie indianikaskich. W tej wersji tutaj się mówi, że ono wykonane z rzemieni, z tego co oczywiście wyczytałam, jednak tradycyjnie powinno być wykonane z wełnianych sznureczków, ale o dokładnych funkcjach, przeznaczeniu kipu jeszcze sobie troszeczkę dalej powiemy, kiedy będziemy tą historię głębiej analizować. Bardzo ciekawym jest natomiast faktem, iż do sporządzenia tych dokumentów, tych akt adopcji przede wszystkim, doszło dnia 21 czerwca 1797 roku. Dzień ten bowiem przypadał na inkaskie święto Słońca. Pamiętajmy, że Inkowie lubili określać się mianem Dzieci Słońca, no a jeżeli Unkas był tym potomkiem tej dynastii królów, no to tutaj nam się ta symbolika nam się tutaj potęguje, prawda? Co dalej? No cóż, no, jeżeli już kiedy Sebastian przekazał Antonia Łukasa właśnie pod opiekę Wacława, sam udał się do klasztoru Augustynów w Krakowie i tam dokonał swojego żywota. Czy też Antoni, już tam mówmy, no, skoro jesteśmy w Polsce, to już do tą wersję spolszczoną jego imienia przejdźmy. Dorastał bezpiecznie, założył w przyszłości rodzinę, doczekał się potomków, doskonale wiedział o swoim pochodzeniu, doskonale wiedział o skarbie, przekazywał tą wiedzę dalej swoim dzieciom, wnukom, ale też zaznaczał, że nie chce, nie życzy sobie, aby ktokolwiek po to dziedzictwo, w sensie skarbu, kiedykolwiek z jego potomków sięgał. I mówi się nawet, że to właśnie Antoni rzucił klątwę na skarb, że jeżeli ktokolwiek zdecyduje się odzyskać ten skarb, wtedy sięgnie jego przekleństwo i umrze. Czyli przekazujcie tradycję o pochodzeniu naszej rodziny, ale nie waźcie się szukać. Historia była przekazywana dalej, czasem była zapamiętywana lepiej, czasem gorzej, być może zupełnie uległaby zatarciu, gdyby nie pojawiła się na naszej scenie historycznej postać Ernesta Benesza, a zaraz po niej Andrzeja Benesza. Ernest bowiem miał być pierwszym tutaj w tych najbliższych tych pokoleń, nam najbliższych, kto podjął się właśnie odszukania tych przodków, dogrzebania się tej historii rodzinnej, zarówno pochodzenia, jak i tego ukrycia skarbu. I to, czego udało mu się dowiedzieć, przekazał swojemu synowi Andrzejowi, czyli urodzonego 14 lutego 1918 roku w Tarnowie, polskiego prawnika i archeologa. I tutaj ten drugi to warto położyć akcent, bo to też się przełoży na aspekt prowadzony przez niego poszukiwań rodzimego skarbu. Co jeszcze warto wiedzieć o Andrzeju Beneszu? Chociażby to, że bardzo prężnie udzielał się politycznie. Był on wicemarszałkiem polskiego Sejmu w latach 70., członkiem Stronnictwa Demokratycznego i prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego. Posiadając informacje przekazane mu przez ojca, miał trudnić się poszukiwaniem tych właśnie dokumentów potwierdzających rodzinne pochodzenie. Zbierał właśnie te rodzinne archiwalia, dokumenty i podobno przebywając w klasztorze Augustynów w Krakowie, tam gdzie miał umrzeć jako ten pierwszy nasz bohater, a zarazem jego przodek Sebastian Borezwiczy,
To tam miały znaleźć się właśnie dokumenty potwierdzające, że pan Andrzej Benesz był potomkiem Antoniego Benesza. Co więcej, później jeszcze jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzej Benesz odnalazł w kościele Świętego Krzyża w Krakowie testament, o którym mówiliśmy wcześniej, i akt adopcji swojego pradziadka. Tak naprawdę te poszukiwania związane z tym skarbem nabrały tempa od pewnego wydarzenia, które miało miejsce w lipcu 1946 roku, a do których doprowadzić miało spotkanie, które odbyło się kilka lat wstecz w Bochni. Wtedy bowiem, w 1934 roku, pojawić się miało u Andrzeja Benesza w jego rodzinnym domu dwóch takich tajemniczych przybyszy z Peru, którzy twierdzili, że są jego krewnymi i chcieliby odkupić, tak, właśnie wszystkie dokumenty, które on już posiada. No, jak to się można domyślić, Andrzej ustąpić nie chciał i być może tutaj, jeżeli ktoś jest tym miłośnikiem tych teorii spiskowych, no to się właśnie zaczyna. To jest chyba ten zalążek, ta pożywka, która ma te teorie spiskowe pchać od tego momentu dalej. I tak jak wspomniałam, w 1946 poszukiwania Andrzeja Benesza wkroczyć miały, tak, jeżeli wierzyć tym teoriom wszystkim, w dosyć taki zaawansowany aspekt, mianowicie miano prowadzić prace archeologiczne przy progu bramy głównej zamku w Niedzicy, skąd wydobyto grubą rurę ołowianą, która z obu stron była zamknięta. W środku znajdował się kipu, czyli to pismo węzełkowe Indian, i na jego końcach, na tych sznureczkach, znajdować się miały poczerniałe blaszki złota, być może jakieś tam symbole nawet były. No, żeby tu udokumentować to odkrycie, Andrzej Benesz sporządził odpowiedni raport, został opatrzony on urzędowymi pieczęciami, a następnie, żeby dowiedzieć się, jakie dokładnie informacje znajdą się na owym kipu, zostało ono wysłane do Peru. I prawdopodobnie musiało stamtąd wrócić, Andrzej Benesz musiał być w posiadaniu tych informacji, bowiem jeżeli prześledzimy sobie losy, co się z tym kipu stało, to z tego, co wyczytałam, miało ono spłonąć, miało być przechowywane na okolicznym posterunku w Niedzicy, posterunku milicji, i ten posterunek miał swego czasu wystrawiony przez pożar i wówczas to kipu miało spłonąć. No i tutaj znowu ci miłośnicy teorii spiskowych powiedzą, no kipu pewnie było wykradzione, pewno ci bitajemnici jegomoście z Peru, i podłożyli pożar, żeby nikt się nie domyślił. No jak było, tego nie wiemy. To, że w ogóle cokolwiek znaleziono, to mamy też świadków. I takim świadkiem historii byłby dla nas pan Franciszek Szydlak, którego córka Irena, będąca przewodnikiem właśnie po zamku w Niedzicy, no jest jakby spadkobierczynią tej wiedzy przekazanej przez ojca. To opowieść, które ona znalazła, temat inkaskiego skarbu, który ma się znajdować w okolicach Niedzicy, no to właśnie wie od własnego ojca to, co jej przekazał i potwierdził. Więc pani Irena, zarówno jak i ojciec, do końca twierdzili, tu pani Irena twierdzi, że ten skarb, te historie o tym skarbie są prawdziwe. Jeżeli kiedyś los poprowadzi wasze drogi właśnie i sprawi, że będziecie zwiedzać zamek Niedzicy, warto panią Irenę zapytać, może wam powiedzieć więcej niż ja wam przekażę, czy możecie na przykład dowiedzieć się z różnych źródeł. Coś ciekawego możecie się od pani Ireny dowiedzieć. Do tej rodziny wrócimy jeszcze za chwilę, zakończmy natomiast wątek pana Andrzeja Benesza, bo jest dosyć bardzo ciekawy i znów tutaj pojawi się wiele nieścisłości tajemnic, więc miłośnicy tajemnic spiskowych, słuchajcie uważnie teraz. Wiadomo było, że Andrzej Benesz zamierzał podzielić się z tymi informacjami na temat informacji zawartych na kipu ze swoim synem Krzysztofem. Jednak do tego nie doszło, bowiem niedługo przed tym Andrzej Benesz uległ wypadkowi samochodowemu. Wypadek ten miał mieć miejsce 26 lutego 1976 roku. I tutaj mamy dwie wersje co do miejsca, gdzie ten wypadek miałby nastąpić. Jedna wersja mówi, że to było na drodze pomiędzy Koninem a Kołem. Druga wersja w okolicy, że to było na drodze w okolicach Kutna. No to jest dość duża rozbieżność. I w zależności do jakiego źródła sięgniecie, no to raz się pojawia ta wersja, raz ta, no Wikipedia przyjmuje to Kutno, ale też no pamiętajmy, no jakim źródłem jest Wikipedia, tak?
Więc na pewno trzeba bardziej poszperać. Mnie tej ostatecznej wersji ustalić się póki co nie udało. No i tutaj znowu pojawiają się interpretacje spiskowe, mianowicie sugerujące, że ten wypadek, no to tutaj to nie był taki zwykły wypadek, że tu może to służbom państwowym albo tym przybyszom z Peru zależało, aby te tajne informacje na temat skarbu od Andrzeja Benesza wydrzeć, czyli ten wypadek był przez kogoś spowodowany i te informacje, materiały, jakie Andrzej Benesz mógł posiadać przy sobie, zaginęły. No, ktoś tu jeszcze może się powołać na tą klątwę rzuconą przez Antoniego Benesza, że ktokolwiek by szukał skarbu, no to spadnie na niego klątwa. No i Andrzej tu jakby złamał to tabu, no i kara na niego spadła, chłop był, chłopa nie ma. Nie jest to koniec udziału przybytej oficjalnej historii rodziny Beneszów związanych z poszukiwaniami skarbu, bowiem w latach 90. Krzysztof Benesz, syn właśnie przed chwilą, który zmarł, mężczyzn, który zginął w wypadku właśnie, postanowił spotkać się z przywołanym przeze mnie wcześniej Franciszkiem Szydlakiem. Mieli mieć nawet na to spotkanie zarezerwowaną komnatę w zamku w Niedzicy. Spotkanie trwało długo, 2 godziny, no i na tym się skończyło, mężczyźni się rozeszli. Pani Irena miała wypytywać podobno ojca, o czym tak długo rozmawiali. Ojciec tak nie chciał do końca zdradzać, ale w końcu wyjawił, że pan Krzysztof no, chciał się zapytać, no, jak pan sądzi, no, gdzie ten skarb mógłby być ukryty. Czyli chciała poruszyć tę tajemnicę ojca, czy chociaż troszeczkę zbliżyć tej prawdy. No to pan Franciszek stwierdził, miał wówczas, że jeżeli skarb nie jest ukryty na zamku, no to tu. No i pan Krzysztof się wówczas miał dopytywać, tu czyli gdzie. I wówczas pan Franciszek miał skierować oczy czy rękę na powstałe jezioro. Ono powstało w 1997, kiedy na Dunajcu wybudowano zaporę. I sugerując, że właśnie te tereny zalane przez te jezioro, to są te tereny, gdzie może znajdować się ten skarb. I jeżeli chodzi tutaj o państwa Szydlaków, no to nie są jedynymi świadkami historii, osobami najbardziej zaznajomionymi z badaniami, poszukiwaniami tego skarbu. Postacią, która jest równie bardzo zaangażowana w tę sprawę, jest postać pana Aleksandra Rowińskiego, dziennikarza, który przez ponad 30 lat w cyklu swoich reportaży, poszukiwań, rozmów bardzo badał tę historię i ukazała się także jego książka zatytułowana Przeklęte łzy słońca i tam pojawia się taki dosyć ciekawy wątek, dość taki no niestandardowy, może trochę kontrowersyjny. Mianowicie pan Aleksander Rowiński wspomina w swojej książce, że do badań nad skarbem miał być nawet zatrudnione medium, które miało powiedzieć, że skontaktowało się z energią ducha księżniczki Uminy, no i na podstawie tej kontaktu z tą energią ducha księżniczki udało się ustalić chronologię wydarzeń, co i jak przebiegało. No i powiem tak, no nie jestem osobą zbyt no, kompetentną, żeby oceniać, czy osoby posiadające rzekome zdolności medialne są tutaj osobami no, kompetentnymi, czy też nie. Wiem też, jak interesuję się kryminalistyką, że nie zawsze ta pomoc medium okazuje się wiarygodna. Często medium się myli, przepraszam. No ale być może też są osoby, które mam dar i coś może być na rzeczy. No nie wiem, zostawiam to waszej własnej ocenie, nie będę się nad tym wątkiem rozwodzić, też żebyście po prostu wiedzieli, że też nawet tutaj do pomocy mediom się ucieknięto. Kolejną książką, jeżeli tutaj jesteśmy już tu przy pozycjach książkowych, w których możecie przeczytać właśnie wątki o tej legendy, to są książki typu Przewodniki, Zbiory legend. I jednym z takich książek jest właśnie książka Grażyny Królikiewicz i Zygmunta Kruczka, zatytułowana Szlakami legend pienińskich. I tam ta historia właśnie jest także opisana. Warto także wiedzieć o książce Jacka Walczaka, Odkrycie Machu Picchu. Tam też to wszystko macie ładnie opowiedziane zapewne. Nie czytałam tego, ale podejrzewam, że też jest to dosyć ładnie wyłożone wszystko. Przynajmniej tak z tego fragmentu, co czytam, to jest dostępne w internecie. Troszeczkę się można dowiedzieć. Jest też książka Jolanty Marii Kalety, Duchy Inków. Jednakże w przeciwieństwie do wcześniej wspomnianych przeze mnie publikacji, no to jest książka w charakterze powieści, która nawiązuje do tych wydarzeń, niż jest książką na zasadzie faktograficznej, tak?
Nie jest to opowieść dokumenta, nie jest to książka dokumentalna, tylko opowieść o luźno osnuta na wątkach. No i co więcej, w ramach takich ciekawostek powiedzieć wam mogę, że historia tak zaintrygowała gości z zagranicy, że przedstawiciele producentów kanału Discovery Channel zdecydowali się poświęcić jeden odcinek ze swoich programów. Niestety został on zrealizowany wyłącznie po hiszpańsku, gdzieś tam w internecie udało mi się go odszukać. No niestety nie znam hiszpańskiego, nie jestem w stanie wam powiedzieć, co tam dokładnie jest powiedziane, ale jeżeli ktoś zna hiszpański, doszuka się tego materiału, to jak najbardziej zachęcam. W każdym razie też wiedzieć warto, że tak, jako ciekawostkę, że taki nawet dokument powstał. No dobrze, przedstawiliśmy sobie historię główną, powiedzieliśmy o świadkach historii, faktach mogących świadczyć, potwierdzających, że w tej historii jest prawda. A teraz przejdźmy do kontrargumentów, czyli tych części historii, kiedy obalamy te mity i zobaczmy, jakie argumenty świadczą przeciw jej autentyczności. Okazuje się bowiem, moi drodzy, że ta historia, jakkolwiek ciekawie, fascynująco by nie brzmiała, to prawdopodobnie została zmyślona. Nie była ona prawdą. Nie było żadnego Sebastiana Borezowiczego. Wiele wskazuje na to, że był on postacią stworzoną przez ojca Andrzeja Benesza, Ernesta. No i dlaczego miałby on się do tego posunąć? Mianowicie w XIX wieku, kiedy ktoś się dorobił, a nie miał tych szlacheckich korzeni, no to je sobie dopowiadał, tworzył, tak? I tu tak było w przypadku Ernesta Benesza, który po prostu, może zafascynowany tymi opowieściami o Indianach, stanowił może jakąś taką fascynację jego osobistą, postanowił stworzyć taką historię dotyczącą własnej rodziny. No i tutaj ktoś znowu z teorii spiskowej powie, no dobra, no tutaj wiele faktów jest bardzo tak szczegółowo opowiedziana ta historia i ja się zgodzę. Facet sobie wiele trudu zadał, żeby ją bardzo dokładnie opowiedzieć i przedstawić. No, gdyby to nie była prawdą, to po co miałby to robić, tak? Jednak powiem wam dlaczego. Ja jednak wierzę, że to prawdopodobnie nie jest prawda ta opowieść. Ona brzmi pięknie i ciekawie, ale on przyjrzymy się chociaż samej tej rodzinie, z której miałby pochodzić Sebastian, mianowicie ród Borezwiczych miał przestać istnieć dużo wcześniej, zanim te wydarzenia z udziałem Sebastiana na osi czasu lokuje nam ta historia, którą sobie opowiedzieliśmy. Historycznie ten ród, ta główna gałąź już nie istniała. Co więcej, osoby, które bardziej grzebały troszeczkę w tych dokumentach, okazało się, że w ogóle tam, znaczy tych najpóźniejszych pokoleniach, w ogóle nie przejawia się tam w imię Sebastian. W ogóle takiej postaci historycznie nie ma. Jeżeli chodzi o imiona, tutaj też wspomnę też o imieniu Umina. Dziwne jest, że jej syn występuje, no niby ma to imię Uncas jako indiańskie, ale też jako Antonio, ma to chrześcijańskie imię Antonio. Także jej mąż, Tupac Amaru, też jego imię to jest Jose chrześcijańskie, a Umina tego imienia nie ma. Jest mamy tylko indiańskie imię, tu się nie zgadza, no bo jeżeli no miałaby być ochrzczona i prawdopodobnie musiałaby być tutaj, biorąc pod uwagę kontekst historyczny, no to nie pozwolono by nosiła pogańskie imię, musiałaby mieć imię chrześcijańskie. I tutaj powiedzmy sobie, jak już jesteśmy tutaj w kwestii, mamy sobie tą kwestię rodziny, to powiedzmy sobie właśnie o Tupaku Amaru. Powiedzieliśmy sobie, że przynajmniej według tej wersji tutaj, że miał być zamordowany we Włoszech. No i tutaj się okazuje, że, no jego, że to w ogóle on nie był powiązany w ogóle z tą rodziną. Owszem, Tupac Amaru istniał jak najbardziej, pochodził tutaj od tego legendarnego króla Inków, Tupaca Amaru. I naprawdę odegrał bardzo dużą rolę w tym powstaniu przeciwko Hiszpanom. I tu się nam wszystko zgadza, tylko nie zgadzają się nam fakty. Mianowicie jego rebelia była stłumiona, on sam miał zaś być schwytany i skazany na śmierć poprzez rezerwanie koni. Ostatecznie to tak właśnie się mówi często o tym, że ta egzekucja nie była udana, bo nie udało się go tym koniom rozerwać, on został poćwiartowany. Ale zakończył swoje życie nie we Włoszech, ale w Cusco. Było to 18 maja 1781 roku, czyli zupełnie nam się już nie zgadza miejsce, gdzie miałby zginąć i sposób, w jaki miał zginąć. Co więcej, wiadomo, zupełnie miał inni byli członkowie jego rodziny. Wiadomo, że zanim zginął, z relacji tutaj historycznych,
zmuszony, zanim doszło do jego egzekucji, zmuszony był oglądać egzekucję swojej żony, najstarszego syna Hipolita, czyli tu też tu nie ma żadnego Antonia w ogóle, swojego wuja, szwagra i innych powstańców. Wiemy na pewno, że miał syna także Fernando, był tym najmłodszym i on został przewieziony do Hiszpanii, gdzie był więziony do swojej śmierci w zasadzie. I on, to jest postać o tyle ważna, że on stał się takim symbolem w Peru tej walki powstańczej, tak? Więc jest to postać historyczna, która faktycznie istniała historycznie i jest ważna dla potomków tamtejszych Indian, ale ona w ogóle nie ma żadnych elementów, które wskazywałyby, że on miał być jakoś powiązany z tą rodziną Borezwiczów, Beneszów w ogóle. Tutaj nie ma żadnego, nawet jego potomkowie się nie zgadzają. Nie zgadza się też wątek kipu. Kipu służył głównie z tego, co wyczytałam, jak było podnoszone w tych dokumentach, które się doszukałam, przede wszystkim do takiej rachunkowości, jaką sobie Indianie prowadzili, bo wykorzystano zupełnie innych celów i na pewno nie służyło takim. Nie było, nie można z nich odczytać informacji, jak my to rozumiemy w Europie. Czyli jest papier, atrament i wyczytujemy informacje, i tam faktycznie coś można, jakąś wskazówkę, coś opisać, dopowiedzieć. Tam jakichś dodatkowych informacji się nie dowiemy. Na pewno nie można z kipu wyczytać informacji typu skarb został ukryty pod piątą skałą od drzewa takiego i takiego, pod kościołem takim, takim. Bo teraz wymyśliłam ten donopis, ale no nie można takiej informacji odczytać, tak? Służył zupełnie innym celom. Co więcej, jak wspomniałam, tradycyjnie kipu było wykonywane z takich sznurków wełnianych. A tutaj często w opowieściach podnosi się, że było wykonane z rzemyków. Tutaj mi się też zupełnie nie zgadzało. Kolejna niezgodność, która tutaj bardzo mocno nam całą historię uniewiarygodnia. Co więcej, w akcie adopcji, już tym spisanym tradycyjnie dla nas Europejczyków na papierze, w ogóle te dokumenty, do których właśnie, właśnie testament, ten akt adopcji, nikt oryginałów nigdy nie widział. Jedyną osobą, która miała je widzieć, to był właśnie Andrzej Benesz. Ono zostało spisane właśnie. Więc te dokumenty, o których była mowa, spisane po łacinie, miał gdzieś tylko Andrzej Benesz. Sporządzony ponoć został odpis od aktu adopcji Antonia i został sporządzony przez innego z proboszczy niedzickich. I jest niby tylko on dostępny, i to też nie jest pewne, czy to jest tak naprawdę dokument autentyczny, ten odpis. Co więcej. On też nawet nie daje nam tutaj wiarygodności, ponieważ, tak jak zauważają osoby znające się na charakterystyce pisma z tamtej epoki, pojawiają się tam zbyt współczesne, jak na XVIII wiek, słowa typu uciekinierzy, koncesje, więc też tutaj za bardzo nam to nie pasuje. Nie zgadza nam się też w ogóle wątek pochowania ciała Uminy w srebrnym sarkofagu, srebrnej trumnie, bowiem przeprowadzono kiedyś badania, prace związane właśnie tutaj na terenie zamku. Ona miała być zgodnie z podaniem pochowana pod basztą kapliczną. Żadnej takiej trumny tam nie znaleziono. Ani ukrytego skarbu, ani trumny, gdzie miałaby Umina spocząć, nie ma. Jest co to opowieść, jedno z wielu świadectw, takich chyba najbardziej znanych, spotkania właśnie z Uminą, bo Umina tutaj, jako ta biała dama w Miedzicy, jedna z białych dam miałaby się pojawiać. No i pojawiła się pewnej nocy przechadzającemu się po terenie zamku furmanowi imieniem Jakub. Jakub, zaintrygowany tym dziwnym spotkaniem, podążał za niewiastą. I doprowadzić go miała ona do takiej części zamku, których Jakub w ogóle nie kojarzył, nie rozpoznawał, nie wiedział, gdzie dokładnie, nie potrafił określić, gdzie on jest. W pewnym momencie znaleźli się oni w takiej komnacie, w której znajdowało się srebrne łoże, dookoła pełno było skarbu. I kobieta ta, doprowadzając go w tamto miejsce, ułożyła się tam i wtedy najpierw pojawiła się taka czerwona plama, czyli tu zagrożenie, że została zabita, zamordowana. I zaraz potem Jakub zorientował się, że w ogóle to łoże, na którymś poziomie, to nie łoże, ale trumna, czy też sarkofag. No i przerażony tym odkryciem, wybiegł stamtąd. Wrażenie miało, wywrzeć na nim takie wrażenie, że ponoć posiwiał w ciągu jednej nocy ze strachu z tych wszystkich przeżyć, i od tamtej pory miał być zwany Białym Jakubem z Niedzicy. I tyle tej historii. Tak jak powiedziałam, ona brzmi bardzo ciekawie, bardzo intrygująco. I choć naprawdę
Ernest Benesz starał się, żeby dodać tutaj jak najwięcej tych wszystkich tych szczegółów historycznych, żeby uwiarygodnić tą opowieść, to wiele wskazuje na to, że to są właśnie jego wymysły. Nie zgadzają się tutaj w ogóle nikt tych dokumentów, do których Andrzej, później jego potomek, syn Andrzej Benesz dotarł, nikt tych dokumentów poza Andrzejem Beneszem nie widział. Nie ma żadnych śladów po tych dokumentach, po tych raportach z odkrycia archeologicznego. No jest niby świadectwo pana Franciszka, które przekazuje dalej jego córka. No ale poza tym odpisem dokumentu, poza ich słowami, tak właściwie nie ma nic konkretnego. Wiele rzeczy się tutaj nie zgadza. Na pewno Tupac Amaru nie był spokrewniony z rodziną tą, prawda, tutaj, no ktoś może się uwziąć, że to, prawda, pod ukryciem tutaj zabrano jego syna i dopowiedziano jakąś historię, że tutaj wątki dopowiedziano, że on jednak we Włoszech, ten Tupac Amaru zginął, a jego syn coś tam, no to już są przekombinowane wersje, moim zdaniem. Ktoś się może uprzeć, że tego chłopca za czasów tej rebelii zabrano i przywieziono do Europy, ale no, to już jest takie naciągane, moim zdaniem. No dobrze, bardzo czekam na wasze.